Jak co roku na festiwalu dzieje się bardzo dużo, filmy, wystawy, koncerty, ale w tym roku nowością jest to, że to wszystko możecie sprawdzić dzięki darmowej aplikacji T-Mobile Nowe Horyzonty, którą możecie ściągnąć na swojego smartfona. A teraz zapraszam Was na krótką rozmowę z Joanną Łapińską, która opowie nam o sekcji Panorama. Sekcja Panorama to dużo więcej niż tylko nasi mistrzowie. To taka sekcja, gdzie pokazujemy filmy przewożone absolutnie z najdalszych zakątków, ze wszystkich zakątków tak naprawdę na całym świecie. Jesteśmy na wielu festiwalach co roku i przewozimy tam rzeczywiście kino naszych mistrzów. Podkreślam naszych, bo to są ci reżyserzy, których my filmy pokazujemy regularnie na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. To także miejsce, które służy odkrywaniu nowych reżyserów. Jest to więc tak naprawdę szalenie bogata sekcja. No i właśnie takie kino, które ma nam już dzisiaj zaznaczać, gdzie się będzie teraz działo najciekawiej w kinie światowym już za kilka lat. Bestie z południowych krain to jeden z filmów otwarcia T-Mobile Nowe Horyzonty, nagrodzony również na festiwalach w Cannes i Sundance, opowiadający historię 5-letniej dziewczynki zmagającej się z bardzo dojrzałymi problemami. Film wzbudza wiele emocji, dlatego też zapytaliśmy widzów o ich opinię przed i po projekcji. Przyszedłem dlatego, że przekonał mnie opis filmu, który mówił o tym, że film jest bardzo ciekawy wizualnie. No, podobno z tego filmu wszyscy wychodzą uchachani. Wczoraj byłem na miłości Haneke i wszyscy wychodzili smutni, a z tego filmu wychodzili weseli, więc dzisiaj na odmiany zaczynam dzień od Bestii i mam nadzieję, że będę dobrze się po nim czuł. Jest to film, który jest osadzony w konwencji, którą bardzo lubię, czyli konwencji tego południowego gotyku amerykańskiego i to jest coś, co zawsze mnie interesowało. I on ma też taką, z tego co czytałem, mocno baśniową strukturę. Ja lubię baśnie i baśniowość w kinie. No i przede wszystkim mnie interesuje taka twarz kina amerykańskiego, nieodkryta, taka właśnie odrębna od tego, co możemy obserwować w Hollywood. The whole universe depends on everything fitting together just right. If one piece busts, even the smallest piece, the entire universe will get busted. Piękny film, wspaniały, cudowne kolory, cudowna fabuła. No, bardzo warto zobaczyć, na pewno. Bardzo łatwo przekombinować, nie? Bardzo łatwo zrobić coś takiego, że ty patrzysz, on widzi, że ktoś ci wciska kit i łączy dziecięcą z wyobraźnię z takim artystowskim podejściem do świata, nie? A tutaj tego nie ma. Nie, tutaj jest takie bardzo true. Mój drugi film, Po miłości. No, nie no, obiecujący, taki... z jakąś taką niezwykłą wrażliwością i talentem zrobiony film. Jakelka? Jakelka? Mamo? Miłość Hanekego to film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. Film rzeczywiście no, uznany już za arcydzieło. Film świetnie zagrany przez Jean-Louis Trintignanta i Emmanuel Riva. Film bardzo precyzyjnie skonstruowany, nanizany, jak ja sobie to nazywam. Film, który mówi z jednej strony o powszechnych sprawach, takich jak chorowanie, przemijanie, ale z drugiej strony też no, ma niezwykłą siłę. To już coś więcej niż kino, to po prostu dzieło sztuki współczesnej. Wielki, wspaniały film. Krystyna Flutur i Kosmina Stratan to dwie aktorki, które otrzymały nagrodę w Cannes za swoje role w filmie Za wzgórzami Christiana Mungiu. Tak naprawdę kaneńska publiczność wyszła z sali rozczarowana. Rozległy się po projekcji gwizdy, rozległo się buczenie, ale nie wpłynęło to na jurorów, którzy nagrodzili nie tylko aktorki, ale i samego Mungiu za scenariusz filmu. Do Was należy werdykt po Nowych Horyzontach, na których ten film będzie wyświetlony aż 4-krotnie. Kto miał rację? Czy kaneńska publiczność, czy kaneńscy jurorzy?